teraz będę zawracał na węźle Brynowskim. Zjechałem oczywiście z pasa środkowego. Dzięki temu jestem w stanie zająć jeden z dwóch pasów przeznaczonych między innymi do skrętu w lewo. Pod wiadukt. Czekam oczywiście na światło zielone po skręcie. Także będę musiał zająć lewy pas. I ponownie wykonuję skręt w lewo. Widzimy, z tego pasa możemy jechać prosto oraz w lewo. Jak ktoś jedzie prosto w kierunku chociażby Ochojca, proponuję zajmować tutaj pas prawy. Jak widzimy, ja w tym momencie nieco przyblokowałem skrzyżowanie, oczekując na zielone światło. No i za parędziesiąt metrów jestem z powrotem na ulicy Kościuszki.